Dzień dobry. Witam w czwartym odcinku z Sąd Uliczny na kanale Łosice Info. W tym odcinku zapytamy mieszkańców naszej społeczności o to, co by zrobili, gdyby wygrali 20 milionów złotych. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale i zapraszam do oglądania. Co byś zrobiła, gdybyś wygrała 20 milionów złotych? Zastanawiałaś się w ogóle nad tym? Wyrwałabym się stąd. Wyprowadziłabym się, na pewno. I dokąd najchętniej? Może Londyn. Chciałabym. Albo Korea Południowa. Gdybym wygrał 20 milionów złotych, większość bym oczywiście zainwestował w coś. Prawdopodobnie w nieruchomości bądź złoto, a jakąś część na pewno bym przeznaczył na samochód prawdopodobnie. To jest nierealne, prawda? No jest, ale tak w strefie marzeń. Nie, to nierealne. Ale byśmy się dzielili, wiadomo. Zawałby dostał, umarłby. Tak mogło być. O jeden, ja nigdy się nie zastanawiałem nad taką sumą pieniędzy. Nie wiem, zwariowałbym. Może część na pewno bym przekazał, że na pieniędzy na dzieci niepełnosprawne. Część dla siebie na pewno. Nie jest tych pieniędzy za dużo. Kurde, no nie wiem co. Wysprzątalibyśmy jeziorko, dno odmulilibyśmy i wyczyściliśmy wodę. O, przepraszam. Inwestycja, myślę, że jestem dobrym człowiekiem i bym dał to na jakieś cele charytatywne, na pewno jakoś część kwoty. No inwestycje i też dla siebie po prostu, jakieś na rozwalenie, na głupoty można trochę powiedzieć. Oj, ciężkie pytanie. No na pewno zainwestowałbym w jakąś, no nie wiem, branżę, w sensie, żeby to się, to, no, dobrze spożytkować, w sensie ulokować, o tak może. No na pewno jakaś podróż, jakieś spełnianie po prostu marzeń. I na pewno część może zainwestowałbym jakąś tutaj właśnie jakiś rozwój, nie wiem, jakiejś nowej gałęzi, nie wiem, czy załóżmy właśnie branży. No nie wiem, ciężko stwierdzić ogólnie, co by jeszcze można było tutaj w co zainwestować, czy właśnie w co pójść. To jest nie do wiary. Dla mnie to jest suma nieobliczalna. Wydaje mi się, że pomogłabym przede wszystkim rodzinie, bliskim, no tym mieszkańcom Łosic, którzy potrzebują pomocy. No i pewnie jeszcze w ogóle dla Łosic bym coś zrobiła. I dla ludzi, no niekoniecznie z Łosic też. Jakbym wygrała, to bym pomyślała dopiero, ale ja jestem człowiekiem, który, jak to niektórzy mówią, dolar mi na mózg nie upadł. Ponieważ pracuję w służbie zdrowia, jestem pielęgniarką w Stanach, najpierw bym większą część przeznaczyła dla ludzi samotnych, chorych i chore dzieci. A potem bym zobaczyła. Powiem tak, no trochę bym na pewno tych pieniędzy wydał na własne przyjemności. Na pewno bym zainwestował pewnie większość na przyszłość. No i chyba tyle. No nie wiem co. Kurczę, duża kasa. No, ciężkie pytanie. Może na wakacje, na jakiś wyjazd. W zasadzie nie wiem, nigdy się zastanawiałem, ale pewnie bym coś sobie jeszcze kupił. A w zasadzie tyle. A, kupiłabym dużo kwiatów, bo jestem fanką kwiatów. Do tego tripy, aktywność, spełnianie swoich pasji głównie. Także. Jakbym wygrał 20 milionów złotych, pobudowałbym sobie jakiś ładny domek. Koło domku, stawek z rybkami i odpoczynek, no oczywiście wycieczki do ciepłych krajów, no zwłaszcza teraz. No tak. To by było miłe.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia komentarza z Waszą odpowiedzią na pytanie z dzisiejszego odcinka oraz do zostawienia pytań na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego.